Witajcie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przygotuję burger rybny z krewetkami. Do wykonania burgerów będziemy potrzebować oczywiście krewetki, filety z dorsza, pietruszkę, cebulę, czosnek, odrobinę bułki tartej, soli i pieprzu. Przechodzimy do wykonania przepisu. Do suchego i czystego naczynia wrzucamy 10 g natki pietruszki, 2 ząbki czosnku i 60 g cebuli pokrojonej w ćwiartki. Całość miksujemy. 2 sekundy obroty 7. Składniki zgarniamy kapustką. Dodajemy 150 g krewetek bez ogonów. . 350 g filetów z dorsza. . 50 g bułki tartej. . 40 g mleka, 1 łyżeczkę soli, 0,5 łyżeczki pieprzu czarnego, 0,5 łyżeczki. Zakładamy miarkę na pokrywę i całość rozdrabniamy 5 sekund na obrotach 7. Składniki zgarniamy kopystką ze ścianek. Zakładamy ponownie pokrywę i rozdrabniamy znowu 5 sekund obroty 7. Z powstałej masy będziemy formować 4 kotleciki o średnicy około 10 cm i grubości 1 cm. Masa jest tak rozdrobniona. Ja sobie ją przełożę do miski, bo będzie mi wygodniej z miski formować burgery. Myślę, że ja troszeczkę więcej zrobię tych burgerów, bo podzielenie tego na 4 części to wyszłyby bardzo duże te burgery. Zobaczcie, to Wam powiem, byłby wielki burger, więc ja zrobię troszkę więcej mniejszych. Ja sobie te burgery w międzyczasie zrobię, a już Wam powiem, co jeszcze będziemy dalej robić. Burgery smażymy na patelni na rozgrzanym oleju rzepakowym około 2-3 minuty z każdej strony i podajemy z dodatkami do burgera.
Ja te burgery jeszcze sobie spanieruję w bułce tartej i dopiero je usmażę na oleju. I będzie to nasz dodatek do frytek i do bułki hamburgerowej, którą piekłam we wcześniejszych odcinkach. Znajdziecie je na moim kanale. Witajcie, znowu moje burgery są już gotowe, fishburgery. Mamy do nich frytki i bułki hamburgerowe, które również znajdziecie na kanale we wcześniejszych filmach, jak również sos do hamburgerów będzie stanowił super dodatek. Gorąco wszystkim polecam zrobienie takich burgerów. Subskrybujcie, lajkujcie, nie zapomnijcie o kliknięciu dzwoneczka. Do następnego przepisu, pa pa!